sobotę kandydat na burmistrza Chicago dr Willie Wilson po raz kolejny zorganizował akcję pomocową dla mieszkańców. Tym razem bon na zakupy o wartości $25 dawał w sklepach Shop & Save. We're here to support, like we always have done. And, you know, it's inflation. Jesteśmy tutaj, aby wspierać ludzi. Teraz mamy inflację, więc musimy zrobić wszystko, co możemy, aby pomóc. Będziemy też więcej pomagać podczas Święta Dziękczynienia w listopadzie. Szczególnie zależy nam na seniorach. Wielu utrzymuje się ze stałego dochodu, więc inflacja jeszcze bardziej im to utrudnia. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób pomoże. Czuję się błogosławiony, że jestem w stanie to zrobić. Będę to robić tak długo, jak mogę. To tragiczne, że teraz w USA są ludzie, których nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Też zachęcamy innych do pomocy. Każdy, kto ma taką możliwość, powinien rozważyć udzielanie wsparcia. How's everybody doing? Good, good. Well, I suppose they're going to be open up very shortly and get you all in here and out, you know? Bardzo dobrze on robi dla poparcia jego kandydatury dla wyborców. Ja bardzo dobrze. On ma po prostu dobry pomysł na to, żeby jego poprzeć w wyborach. Ja myślę, że jak on będzie majorem, to chyba się zmieni sytuacja w Chicago na lepsze. To było wspaniałe wydarzenie, ale też pokazujące, jak bardzo społeczność potrzebuje pomocy. Zawsze będę pomagać w taki sposób. Wychowałem się bardzo biednie, więc teraz moim głównym celem jest pomaganie innym. Nic nie jest ważniejsze niż inwestowanie w społeczności i pomaganie ludziom. Po prostu cieszę się, że ludzie biorą w tym udział. Czuję się bardzo przyjemnie, że jesteśmy częścią donacji doktora Wilsona, jego fundacji przeznaczonej dla mieszkańców naszej tutaj okolicy i Chicago. Równolegle dzisiaj odbywa się w trzech naszych sklepach podobna inicjatywa. To jest sklep w Bridgeview na Harlem i sklep w Chicago na Archer koło Midway, lotniska. Także jesteśmy naprawdę zaszczyceni. Wspaniali ludzie, bardzo, bardzo miła atmosfera, bardzo łatwo się z nimi współpracuje. A ja myślę, że to już jest chyba ich trzecia czy czwarta tego typu akcja w Chicago. Także mają troszeczkę doświadczenia. Rzeczywiście pomogli nam poukładać to wszystko, poustawiać. No i mam nadzieję, że będzie to dużym sukcesem i nie tylko wyborczym, ale również dla całego społeczeństwa chicagowskiego.